podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne. Ja niczym nie handluję. To pani przyszła w tym kożuchu i w nim wychodzi. Cześć, Michał Kaper, witam was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Zaczynamy sobie od Ryana Garcia. Ryan Garcia, moi drodzy, został wczoraj oczyszczony z zarzutu o stosowanie nandrolonu przy okazji walki z Devinem Haney, mówiłem wam o tym wcześniej. Zostały wykonane dwa badania antydopingowe u Ryana Garcia w bezpośredniej bliskości walki z Devinem Haney. W obydwu badaniach wyszły pozytywne wyniki pod kątem ostaryny. Natomiast w jednym z tych badań jeszcze dodatkowo wyszedł nandrolon, ale ten nandrolon był taki wątpliwy. I on wymagał dalszych badań, dalszych testów. Okazało się po tych dalszych testach, że nandrolonu jednak Ryan Garcia nie stosował, to wykluczono ten ewentualność. Natomiast pozostają dalej oskarżenia o ostarynę, bo dwa wyniki próbek A są pozytywne. No i co dalej? 22 maja ma zostać otwarta próbka B oficjalnie w obecności przedstawicieli Ryana Garcia. Zostanie ta próbka zbadana. Jeśli okaże się, że ostaryna faktycznie była obecna w obydwu przypadkach, a próbka B praktycznie zawsze daje ten sam wynik co próbka A, bo to jest ten sam materiał jakby pobierany, tylko do dwóch oddzielnych próbówek. Więc jeśli wynik tej próbki B będzie również pozytywny, tak jak próbki A, to wówczas Ryan Garcia stanie przed komisją sportową stanu Nowy Jork, New York State Athletic Commission, będzie mógł złożyć swoje wyjaśnienia i po uwzględnieniu tych jego wyjaśnień, zbadaniu sprawy plus uwzględnieniu wyników testów antydopingowych, komisja sportowa stanu Nowy Jork wyda swój werdykt. No i najpewniej, jeśli to będzie wynik pozytywny tej próbki B, to Ryan Garcia dostanie jakąś dyskwalifikację, być może dostanie też karę pieniężną i unieważniony zostanie wynik walki z Devinem Haney. Natomiast czy to jakoś zastopuje w sposób znaczący karierę Ryana Garcia? Absolutnie nie zakładam takiego scenariusza. Mamy setki przykładów ostatnio także ze Stanów Zjednoczonych. Przecież Saul Canelo Alvarez padł na dopingu, boksuje nadal w najlepsze, jest twarzą boksu, zarabia dziesiątki milionów dolarów, setki milionów dolarów. Jarrell Miller teraz ma kolejną ważną walkę na gali turkiego Aleszczyka 3 sierpnia, a wpadał chyba ze 3 albo 4 razy w sumie, sumując wcześniejsze wpadki na dopingu. Wielu innych sportowców, Conor Benn, to jest jedna z głównych gwiazd teraz Eddiego Herna, był blisko wielkiej walki takiej kasowej z Manem Pacquiao teraz. Też miał problemy z dopingiem, boksuje dalej, także nie zakładam, że Ryanowi Garcia coś się wielkiego wydarzy, natomiast on teraz dalej gra w swoją grę, pali głupa, udaje, że tematu nie ma, a temat jest i jest temat poważny. Jeszcze poważniejszy temat jest w przypadku Jermala Charlo, bo Jermall Charlo, moi drodzy, jednej nocy praktycznie, w kilka godzin został aresztowany pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i stracił pas WBC kategorii średniej. W obydwu przypadkach został ukarany słusznie. Historia była taka, że w stanie Texas Jermall Charlo, prowadząc swoje Lamborghini, brał udział w wypadku samochodowym. Zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja rzuciła się w pościg, zatrzymała go na czerwonym świetle. Gdy go wypakowano, zbadano pod kątem obecności alkoholu w jego organizmie, okazało się, że ponad dwukrotnie ma przekroczoną dopuszczalną normę. No i w związku z tym został aresztowany. Finalnie jednak areszt opuścił za kaucją 9,5 tysiąca dolarów, no ale będzie miał na pewno przedstawione zarzuty, będzie sądzony. Natomiast kilka godzin później gruchnęła informacja, że szef federacji WBC już chyba stracił cierpliwość do Jermalla Charlo i oficjalnie odebrano mu pas WBC kategorii średniej. Pas, którego Jermall Charlo nie bronił od czerwca 2021 roku, więc zaraz będziemy mieli okrągłą trzecią rocznicę. Nowym czempionem WBC w wadze średniej został Carlos Adames, który do tej pory był czempionem tymczasowym. Bardzo słuszna decyzja federacji WBC. Oni się cackali z tym Jermallem Charlo jak matka z łobuzem. To jest 3 lata bez walki w obronie tytułu. Teraz będzie strasznie długo. W listopadzie co prawda Charlo zawalczył, ale to była walka w wyższym limicie wagowym. Non-title. Różne były tłumaczenia, jeśli chodzi o Charlo. Była kontuzja, potem były jakieś tam problemy mentalne, jakaś depresja, ale słuchajcie, z całym szacunkiem ja nie bagatelizuję absolutnie tematu depresji czy problemów psychicznych, ale Jermall Charlo to jest gość, którego regularnie widywano w różnych klubach nocnych, teraz wypadek pod wpływem, no to nie jest facet, który jakby stara się walczyć z tą tam domniemaną depresją czy problemami psychicznymi, w ten sposób się tego nie robi, więc słuszna decyzja, nie ma usprawiedliwienia absolutnie dla tego, co robi Charlo, nie ma usprawiedliwienia też dla tego, co do tej pory robiła Federacja WBC, więc dobrze, że poszli po rozum do głowy i odebrali mu mistrzowski
pas, a mistrzowski pas, tylko że federacji IBF kategorii ciężkiej, zostanie, moi drodzy, odebrany zwycięzcy walki Tyson Fury kontra Aleksander Usyk. 18 maja wielka walka w Riyadzie, Usyk kontra Fury o 4 pasy wagi ciężkiej, no ale już jest już dogadane i o tym poinformował Turki Alal Sheikh, czyli gość, który trzęsie teraz bokserskim biznesem, że zwycięzca tej walki Fury kontra Usyk straci trofeum, bo oni mają zaplanowany już rewanż na 13 października również w Riyadzie. Ten rewanż ma się na pewno odbyć, chociaż z Fury'em to tak nigdy do końca nic na pewno nie wiadomo, ale w każdym razie pas zwycięzca tej walki straci i trafi on do stawki walki Daniel Dubois kontra Filip Hrgowicz. Ten pojedynek 1 czerwca w Riyadzie, na gali, której main eventem będzie Zhang Zhilei kontra Deontay Wilder, taki pojedynek w kategorii ciężkiej. No i potem zwycięzca tego pojedynku, nowo koronowany czempion IBF królewskiej dywizji we wrześniu, 20 bądź 21 września na Wembley, stanie w szranki z Antonym Joshua. Taki jest scenariusz. Turki Alszek potwierdza, że pas IBF będzie w stawce walki Daniel Dubois kontra Filip Hrgowicz. I bardzo dobrze dla Hrgowicza, bo on już się wyczekał jako oficjalny challenger, więc dobrze, że wreszcie federacja IBF podjęła męską decyzję. Teraz będzie troszkę o Polsce, ale Polsce w Stanach Zjednoczonych. Takie newsy polonijne. 6 lipca na gali w Newark, na gali grupy Top Rank, której główną atrakcją będzie walka Shakura Stevensona. Kolejny pojedynek stoczy Damian Knyba, nasz prospekt kategorii ciężkiej, który w ostatniej walce wygrał na punkty z doświadczonym, mocnym Mike'iem Polite Coffeem i teraz poszuka kolejnego wezwania na gali grupy Top Rank. W Stanach pokaże to ESPN, więc no kto wie, być może będzie jakaś tam okazja do ekspozycji. Duża gala z udziałem Shakura Stevensona. Mi szkoda trochę, że jednak no nie udało się doprowadzić tej walki Damiana Knyby z Kacprem Mainą. Pamiętacie te spinki ostatnio w szatni Kacpra Mainy po jego zwycięskiej walce z Adamem Kownackim? Myślę, że na polski rynek to byłby kapitalny pojedynek, no ale Damian Knyba szuka tych wyzwań teraz za oceanem. 6 lipca zaboksuje w Newark, a dużo wcześniej, bo 31 maja w Nowym Jorku, w Queens dokładnie rzecz ujmując, gala współorganizowana przez Łukasza Kownackiego i Mateusza Borka. Debiut Mateusza za oceanem. Na tej gali wystąpią Maciek Sulencki, Kamil Łaszczyk, Przemek Runowski i Piotr Łącz między innymi, także trzech takich zawodników po przejściach, bo Sulencki, Runowski, Łaszczyk to zawodnicy po przejściach, plus Łącz, jakiś tam nasz prospekt kategorii ciężkiej, który ma jakieś pewnie swoje piękne plany, tak jak powiedziałem, wspólna gala Borka i Kownackiego. Transmisja w TVP Sport, to za sprawą tych kontraktów Mateusza Borka też, więc będzie nasz kolejny jakiś polonijny bokserski akcencik za oceanem, który będzie można obejrzeć sobie w TVP Sport. Te gale w Stanach zawsze mają jakąś taką swoją magię, nawet jeśli nie boksują na niej Polacy z jakimiś topowymi zawodnikami, nawet jeśli te walki to nie są jakieś ważne walki, no to zawsze ten magnes Ameryki robi swoje. A na zakończenie będzie się trochę o magii rzeszowskich bojów Łukasza Różańskiego, bo 24 maja w Rzeszowie piękna, wielka, monumentalna walka o pas WBC kategorii Bridger. Łukasz Różański kontra Lorenzo Colli. Mega wyzwanie przed Łukaszem. Moim zdaniem to jest walka, w której Łukasz faworytem nie będzie, ale on wiele razy już pokazywał, że nie musi być faworytem, żeby walki wygrywać i to wygrywać efektownie. Zobaczcie, to jest zdjęcie z gymu Gallagherów z UK. Lorenzo Colli, szykując się na Różańskiego, sparuje m.in. z Jackiem Massey'em i z Alenem Babiczem. Babicza dobrze w Polsce znamy. Dostał knockout w pierwszej rundzie od Łukasza i poleciał do domu w tej walce wakujący pas WBC kategorii Bridger. Jack Massey też w Polsce bywał. Sparował m.in. z Michałem Ciszlakiem, z Mateuszem Masternakiem, chyba też z Krzyśkiem Włodarczykiem. Także oni szykują Colliego na Różańskiego. Nie są to zawodnicy jakoś tam... Może Babicz jest podobny stylowo do Łukasza Różańskiego, choć też mniejszą siłę ognia ma, natomiast Jack Massey to kompletnie nie jest Różański stylowo, też gabarytami znacznie nad Łukaszem góruje, no ale pewnie trener Gallagher, Joe Gallagher ma jakiś tam plan dla Lorenzo Colliego na te przygotowania. 24 maja Łukasz Różański kontra Lorenzo Colli, a w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. ¡Gracias!